Hej! Wierglusz, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Pokémon Leaf Green! Tak jak obiecywałem, w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Pokémon Leaf Green. Teraz wczytajmy naszą grę z zapisu, który wykonaliśmy, jak dobrze pamiętamy, na samym końcu, kiedy tylko profesor Oak zaprowadził nas do Hali Sławy. I... no, wybieramy oczywiście, czy chcemy rozpocząć nową grę. Mystery Gift otworzyć, który oczywiście pokazywałem wam w odcinku I Fail at English. I cały czas nie do końca wiem, jakby to miało działać, ponieważ nie sądzę, aby jakiekolwiek tego typu wydarzenia miały miejsce w Polsce, ale mniejsza z tym. 8 odznak, 75 Pokemonów, prawie 41 godzin, player Wirf. Najwyraźniej nie Wirk, tylko Wirf. Ale czemu nie? Rozpoczynajmy. I Mr. Mime jakoś pokonał Hitmonlee. Dodrio sprawnie pokonała Gengara Agaty. Dragonair nie miał szans przeciwko Raticate'owi. A kiedy champion Dalton wysłał swojego Charizarda, Wirk odpowiedział Snorlaxem. W rezultacie ledwo wygrał mecz? Wypchaj się! 10 poziomów różnicy to naprawdę coś. To naprawdę coś. O, Wirk! Widzę, że naprawdę lubisz podróżować. Wiesz, żebyś żegnając mnie od razu dał mi jakiś rower czy przepustkę, bilet na cokolwiek, to nie musiałbym zdzierać sobie podeszw. Ale... znając ciebie, Wirk, mogę sobie łatwo wyobrazić, że będziesz podróżował jeszcze więcej. Jeszcze więcej egzotycznych lokacji, czy coś takiego. Więc... powodzenia! Żegnaj! Ohohohohoho! Czy ja dobrze rozumiem, że on mnie wygania z miasta? Mniejsza z tym. To miasto jest dziwne. Dwa domy, laboratorium, nikt mnie nie lubi. Hej dziewczynko, jestem mistrzem! Też wychowujesz Pokémony? Nie wiem dlaczego, wydawało mi się, że tytuł mistrza coś tutaj znaczy, nie wiem. Dostałem konfetti na sam koniec, parę fanfar, ale to było tylko projektowane przez komputer, nikt tak naprawdę prócz Ołka mi nie pogratulował jak do tej pory. Już wiem. Mama! Wirga upiekła dla nas tort, na pewno. Hej, hej, mamo Wirga! Co tam to, żeby upiec na start? Jesteśmy mistrzami Ligi Pok! Albo po prostu wrzuć nas na jakiś materac i... czuję się niespełniony. Myślałem, że... o, nic dziwnego, że nigdy w to nie grałem. I tu nie żartuję, po raz pierwszy kontynuuję grę po pokonaniu elitarnej czwórki. Za każdym razem, kiedy próbowałem to zrobić wcześniej, gra mi po prostu psuła się i tyle, nie chciała się odpalić. To jest pierwszy raz, kiedy kontynuuję grę po przejściu elitarnej czwórki, dlatego nie mam zielonego pojęcia, co robię. Będę po prostu łaził sobie to tu, to tam i jeżeli nie będę czegoś wiedział, to naprawdę mówcie w komentarzach. Daisy, może ona doceni to, że jesteśmy mistrzami Ligi Pokémonów. Cześć, Wirk! Nieźle wszystko zgrałeś w czasie. Właśnie chciałem wypić troszeczkę herbaty. Przyłączysz się do mnie? Oh, widzicie, ona jest świetna. Ona jest po prostu świetna. Nawet mama Wirga nie chciała mu upiec głupich ciastek, ale Daisy chce go poczęstować herbatą. To jest naprawdę najlepsza postać w całej grze. No, ale spójrz, twoje Pokémony są brudne. Dzięki. A, ale chcę je wyczyścić, oporządzić. Czy chcesz, abym oporządziła twojego Pokémona? Jasne. I właściwie mogę się tylko domyślać, co to jest oporządzanie Pokémonów. Wydaje mi się, że to sprawia, że Pokémony będą nas bardziej lubiły. Jednak każdy mój Pokémon lubi mnie już tak bardzo, że bardziej nie może. No, dziękuję. To co, dostanę tu herbatę? Halo? Tam jest kuchnia. Tu jest... okej, Daisy się najwyraźniej rozmyśliła.
I tak, i Daisy może oporządzić naszego Pokemona. Jeśli nie będzie oporządzała naszych Pokemonów, to może ocenić, jak bardzo dany Pokemon będzie nas lubił. Nie będzie, tylko nas lubi. I chyba ten okularnik nam o tym mówi. Tak, tak, całkiem nieźle. Właśnie, on nam o tym mówi. Daisy może nam powiedzieć, jak bardzo nasz Pokemon nas lubi. I to jest dosyć przydatne, jeżeli chcemy na przykład ewoluować Pokemona. Niektóre Pokemony ewoluują dopiero wtedy, kiedy naprawdę nas lubią. Więc Daisy może nam się tutaj przydać. Czasami może nam się przydać na przykład w takich przypadkach jak mój Raticate. Mój Raticate używa przecież ataku Return, który jest tym potężniejszy, im bardziej nasz Archiwalt kocha swojego trenera. I warto jest się dowiedzieć, jak bardzo lubi nas nasz Pokémon. I co możemy zrobić, żeby lubił nas bardziej? Chodzić z nim, wygrywać walki używając go, starać się, aby nie mdlał i nie używać specjalnych specyfików podnoszących statystyki. Może odwiedzimy Blaina, może on będzie nam gratulował, podał nam do stóp i takie inne rzeczy. Może pozwoli nam w końcu biegać po swoim... Jak słowo daje, dlaczego w tej grze nie można biegać w budynkach? Rozumiem, nie wiem, być może jakieś dobre wychowanie albo coś, ale zresztą... Hej, Blaine! No oczywiście, że nie. Wszyscy mają w głębokim poważaniu fakt, że jesteśmy najpotężniejszym trenerem w regionie Kanto. Wszyscy mają swoje własne sprawy na głowie. Ignorują nas i... Zresztą, jesteśmy chodzącą legendą. I każdy ma nas gdzieś, jak słowo daje. Naprawdę... A ja jeszcze niedawno byłem taki szczęśliwy. Zresztą. Została nam tylko jedna osoba, do której możemy pójść. Cześć, Bill. O, że trochę się na ciebie doczekałem. Więc popłyniemy na wyspę numer 1? To w ogóle bardzo oryginalna... Czekaj, popłyniemy? Ho, czemu nie? Więc chodźmy. O, lądu na suszy, już czas w morze ruszyć, więc postatek zadzwońmy, by wypłynąć stąd. Pójść na dno nie chcemy, dlatego tu główkujemy. Łódź ta jest przymała, wygląda jak ponton. Hej, duli, duli, hej, duli, duli, jeszcze nie chcę umierać, wypuśćcie mnie stąd, o matko. Pontony zdecydowanie nie powinny o, tak szybko. Cudowny ląd, cudowny ląd. Okej. Wyspa numer 1. Ten ponton był dość skuteczny, muszę przyznać, a szanta jakoś niezbyt przydługa. Kurczę, miałem nadzieję, że troszeczkę pośpiewam. Właśnie na statkach płynie się wolno po to, żeby można było śpiewać, a nie pruje się przez ocean w 3 sekundy i na wyspę. Gdzie tu przygoda? Gdzie tu piosenka? I... Puść! Ciągnie nas za fraki za sobą. I ja niestety nic nie mogę na to poradzić. Hej, Cejlo! Cejlo to najwyraźniej przyjaciel Billa, który zbudował tu jakąś dziwną maszynę. Bill? Nie mogę wierzyć, że tutaj jesteś. Jasne, tyle razy ci powtarzamy, nie przychodź do mnie, mam cię potąd. Jesteś dziwny. Absolutnie. Jak tam twoje badania? Czekaj sekundkę. Właśnie, gdzie twoje dobre maniery? Wirk, to jest mój kumpel Cejlo. Jest... Pokemaniakiem. Cejlo, to jest Wirk. Czempion regionu. Czuję się dogłębnie wzruszony. Ktoś naprawdę zaadresował fakt, że jesteśmy czempionem. Że jestem dlaczego cały czas mówię w liczbie mnogiej? To jest dziwne. Ale mnie jestem. Mi to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że wam również. Że jestem czempionem. Ja. Nie wy. Ja. Ho, to naprawdę imponujące. Czuję się tylko lepiej i lepiej.
No cóż, trochę głupio mi o tym mówić, ale mam praktycznie zero doświadczenia w walkach Pokemonów. Ale mniejsza z tym, naprawdę cieszę się, że cię poznałem. Więc... jak tam twoja maszyna działa? Działa całkiem nieźle, ale... coś tam. Nie możemy się podłączyć z twoim systemem komputerowym z tej wyspy. O, naprawdę? Gdzieś nie dociera mój system komputerowy, muszę to naprawić. W końcu, jeśli nie, to gdzie podzieje się monopol biednego Billa? Czekaj sekundkę, myślę, że uda mi się go naprawić. Pomogę ci, dobra? Wirk, poczekaj tu chwilkę, dobrze? Właściwie, czy mógłbyś coś dla mnie zrobić? Nie. Na następnej wyspie nazwanej Wyspą numer 2, właściwie nawet nie Wyspą numer 2, po prostu Wyspą 2, jest koleś, który zarządza kasynem. I bardzo lubi kamienie i klejnoty. Czy... my wszyscy maniacy trzymamy się razem. No jasne, nieważne jakie są nasze zainteresowania, tylko jeżeli ktoś jest maniakiem, to od razu dostaje taką kartkę. Tak, przyczepia mu się kartkę i jest od razu oficjalnym członkiem grupy maniaków. Czy zaniszczasz mu ten meteoryt? Jasne. Hurra. Czyli na samym początku gry wzięto nas za chłopca na posyłki. Ale oczywiście wszystko się zmienia pod sam koniec gry, kiedy jesteśmy już mistrzami Ligi Pokemonów i wszyscy traktują nas jak chłopca na posyłki. O! Cejlo, jesteś świetny, praktycznie zaraz po Daisy. On daje nam bilet, który będzie nam który pozwoli nam pływać statkiem, ile tylko chcemy. Hurra! Czekaj, nie mówisz o tym statku, prawda? Och, kurczę. I chciałbym, abyś to miał również to. To jak urodziny! A very, very happy birthday to you. Spotkam się później. Spotkamy się później. Pozdrów mojego kumpla ode mnie. Yupikajej! O, ludzie... I co mam tu robić? Może obejrzę sobie mapkę, bo... jak już mówiłem, naprawdę nigdy... nigdy nie włączyłem gry, nie mogłem włączyć gry, nie miałem okazji... włączyć gry po pokonaniu elitarnej czwórki. I tak wyglądają wyspy. Wyspa numer 1... Wyspa 1... Wyspa 2... i wyspa 3. I uwierzcie mi, sporo jest rzeczy do roboty na tych wyspach. Wiem, ponieważ można tutaj przypłynąć przed pokonaniem elitarnej czwórki. Ale po pokonaniu elitarnej czwórki niektóre rzeczy się zmieniają. Na przykład nie sądzę, aby Bill powiedział, że nasza postać jest mistrzem Ligi Pokemonów, gdybyśmy nie pokonali jeszcze elitarnej czwórki. Póki co jednak mistrzem jesteśmy, a ja będę musiał rozgryźć, co się tutaj dzieje. To jednak nie będzie jedyna rzecz, jaka się zmieni. Ponieważ dobrze wszyscy wiecie, że naprawdę lubię moją drużynę. Przywiązałem się do niej i nie wiem, być może wy również się w jakiś sposób do niej przywiązaliście. Dziudziuba, Kulfon, Archiwald, Marcel, Mimen i Depresia odchodzą na emeryturę teraz. Postanowię złożyć nową drużynę z nowych Pokemonów i to mi troszeczkę zajmie, ponieważ wszystkie te Pokemony będę chciał mieć na 50. poziomie. Wiem, że pewnie wyjdę trochę na tym jak Zabłocki na mydle, ponieważ oddałem mojej drużynie całkiem sporo ciekawych TM-ów i sporo czasu. Złożę nową drużynę. Kiedy to już mi się uda, wrócę na wyspę numer 1. Pokażę wam, co tutaj jest do zrobienia. Jeżeli... właściwie jeszcze nie komentujcie, co jest do zrobienia, ponieważ postaram się przeczytać jakąś solucję albo coś w tym stylu. Jeżeli jednak będę w jakimś konkretnym miejscu i o czymś nie powiem lub powiem coś źle, po prostu popełnię błąd, to... poprawiajcie mnie, naprawdę poprawiajcie mnie, jak już mówiłem. Za każdym razem, kiedy grałem w Pokémon Fire Red, grałem w nie, jakbym grał w zwykłe Redy. Nie bawiłem się w te nowe opcje, nie bawiłem się w odkrywanie nowych lokacji, a nawet nowych Pokémonów, więc... to będzie trochę trudne. Ale mniejsza z tym, ten odcinek był dosyć wolny, następny będzie o wiele szybciej i wypakowany akcją po brzegi. Póki co jednak, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Pokémon Leaf Green. Cześć!